Wczoraj widzieliśmy się na imprezie. Jak wróciłem do domu, to stwierdziłem, że nie wykorzystałem potencjału jednego tematu. Czy to prawda, że oszukujesz nowych ludzi, których poznajesz? To nie była prawda, że za 2 miliony kupiła ten dom. To też prawda, co Jacek powiedział. Tak, jest to prawda, że oszukuję nowo poznanych ludzi. W sensie nie przedstawiam się często jako ja. Ale w sensie, że wstydzisz się powiedzieć, jestem Sylwia Lipka, mam miliony wyświetleń? O to chodzi? Czy nie chcesz, żeby od razu widzieli w tobie gwiazdę? Tak, to po pierwsze, bo kiedy poznaję kogoś właśnie na jakimś spotkaniu, bo często mam tak, że na przykład chodzę po mieście i podchodzi do mnie jakiś chłopak i się mnie pyta, jak się nazywam, czy możemy się poznać, czy mogę cię zabrać na kawę i prosi mnie o Instagrama i zawsze jest mi tak strasznie dziwnie pokazać mu tego Instagrama, gdzie jest ten milion, bo on wtedy ma takie... A ja nie chcę takich emocji wywoływać, bo jestem przecież normalną dziewczyną, więc przedstawiam się moim drugim imieniem. Mówię, że... Czyli Marianna? Marysia, tak. Mówię, że jestem Marysia i mam takie drugie konto, na którym mam 400 obserwujących. To jest takie konto, gdzie sobie wstawiam motywujące cytaty i właśnie... Nawiedzona laska. Właśnie tym kontem się I też się nie chcą się spotykać. A mówisz, że kim jesteś w taksówce? A kiedy w taksówce? No bo wiadomo, pan ubiorowiec, pan taksówkarz zawsze pyta... Co tam robisz, czym się zajmujesz, to żeby nie było zbędnych pytań, bo to też jest kwestia prywatności oczywiście, bo zazwyczaj jeżdżę do domu albo z domu, więc to jest kwestia adresu, to po pierwsze. Zazwyczaj mówię, że jestem dziennikarką, albo że jestem tancerką, że tańczyłam u boku Dody, sobie czasem wymyślam, różne takie rzeczy. Czyli trochę artystycznie jednak. Tak, mimo wszystko artystycznie, bo... Jeśli by się okazało, że ta osoba coś więcej wie... A nie, wie, ty jesteś Lipka, tak? Zdemaskują. No wiesz, gdyby się okazało, że ta osoba coś więcej wie o tym i zacznie rozmawiać, no to gdybym powiedziała, że jestem elektrykiem, a ten mi zacznie gadać o jakichś kabelkach, to ja nie wiem, o co chodzi. Więc jednak zostaję w tym świecie artystycznym, żeby ewentualnie móc się wypowiedzieć na jakiś temat.